Hej? Ta, nie ma to jak założyć kanał, a potem zniknąć sobie na 4 miesiące, co nie? No ale cóż, nigdy nie mówiłem, że regularność jest moją mocną stroną. W każdym razie, zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałbym wam troszeczkę podziękować. Serio, nastukaliście ponad 11 tysięcy wyświetleń w filmie o głośnikach, o których mało kto słyszał. Jestem pod wrażeniem. Co więcej, pod filmem pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy, za które bardzo dziękuję. Jednocześnie ciężko jest mi uwierzyć w to, jak bardzo część ludzi spruła się o to, że zniszczyłem te głośniki. O matko i córko, człowiek wziął głośniki, które w przeciwnym razie wylądowałyby na śmieciach i sprawił, że ktoś ma fajnie grającą rodzinną pamiątkę. A w komentarzach krucjata jak za króla ćwieczka. Brawo, naprawdę, dzięki właśnie takim komentującym ludzie wolą wyrzucić stary sprzęt zamiast go naprawiać. Dodatkowo, chciałbym przypomnieć, że nigdzie nie jest napisane, że wiem co robię, a oraz, że te filmy to są jakieś poradniki. A w komentarzach ludzie i tak walczą jako ostatnią parówkę za komuny. By the way, przyznam się szczerze, że to właśnie po części te komentarze zrodziły w mojej głowie pomysł na ten odcinek. Zacząłem się zastanawiać, co będzie, jeżeli wezmę najbardziej rozwalone i skundlone głośniki, jakie tylko znajdę i poddam je tej samej terapii. Czy tutaj też pojawiają się głosy, że najlepiej było zostawić je w oryginalnym stanie? Nawet jeżeli przez dziurę w membranie można będzie włożyć rękę do środka? No cóż, postanowiłem się o tym przekonać. Pacjenta do zabiegu nie musiałem długo szukać. Głośniki Tonsil ZG15C2 znalazłem na OLX i kosztowały mnie one całe 50 zł. Czyli patrząc na ich stan, to jakieś 60 zł za dużo. No popatrzcie po prostu na nie, przecież to jest cyrk na kółkach i dramat nie tylko z zewnątrz, ale, co miało się okazać, także od wewnątrz. Głośniki przyszły dobrze zapakowane i to chyba jedyne, co mogę dobrego o nich powiedzieć. No, poza tym, że w trakcie ich odpakowywania dałem radę przeciąć kabel do wzmacniacza, którym były owinięte, a którego nie zauważyłem. Z bliska wyglądały one jeszcze gorzej niż na zdjęciach. Bałem się, że jak odkleję tę taśmę, to się po prostu całe rozpadną. Nie pytajcie mnie, ile razy zacząłem kwestionować swoje wybory życiowe, jak zobaczyłem to tałatajstwo. No ale nic, skoro już w to bagno wszedłem, no to trzeba zacząć robić. Zabierając się za naprawę, nauczony doświadczeniem, zacząłem od mierzenia oporności. I tutaj dzięki za komentarz wskazujący na różnicę pomiędzy opornością a impedancją. Chciałem sprawdzić po prostu, czy z wnętrzem głośnika wszystko jest w porządku. Ja no, nie wierzę. Ja to mam chyba po prostu jakieś szczęście w życiu. Starałem się sprawdzić, dlaczego jedna jednostka ma wyższą oporność, a druga ma niższą. I co mogło się stać? No oczywiście. 16-15... 16-12, no bo czemu nie? No po prostu szlak może człowieka trafić, co nie? Zaczynam podejrzewać, że w fabrykach Tonsila to była jakaś norma, bo nie wierzę, że dwie paczki z rzędu miały dokładnie ten sam problem, czyli drivery nie od parady. No dobrze, ale skoro już wybebeszyłem ten śmietnik, warto rozważyć, jakie mamy tutaj opcje. No i okazuje się, że nie za duże. Kupienie używanego drivera, nawet z rozwaloną membraną i dwóch zestawów naprawczych, to koszt niewiele mniejszy niż kupienie dwóch driverów z już wklejonymi membranami. Jeżeli natomiast chodzi o tweetery, to tutaj zestawów naprawczych nie ma. Nie ma i nie będzie. Ba, nie ma nawet tych konkretnych modeli, czyli 9.15.2. Na rynku są za to dostępne 9.62, co do których na kilku forach przeczytałem, że dobrze sprawują się jako zamienniki. Innymi słowy, fabryczna specyfikacja głośników znowu ląduje w koszu, więc bardzo pozdrawiam wszystkich hejterów. Podsumowując, nie będzie w tym odcinku wklejania rzeczy. Zamówiłem kompletne zestawy. Wszystkie produkty przyszły niedługo po zamówieniu. Tweetery przyszły z eleganckimi metalowymi siateczkami, które niestety w moim przypadku pasowały jak pięść do nosa, więc ich nie użyłem. Co ciekawe, stwierdziłem, że skoro już wydajemy na to pieniądze, to dokupię do tego też takie plastikowe nakładki na głośnik średniotonowy, ponieważ uznałem, że może w ten sposób wyglądać bardziej elegancko. Ale ich też nie użyłem, bo nie pasowały. Skoro miałem już cały sprzęt, zacząłem więc składać jeden z głośników. Oczywiście w międzyczasie wszystko wyczyściłem, bo bałem się tego dotykać. Naprawiłem też kabel i zabezpieczyłem termokurczką.
Jednak ku zaskoczeniu kompletnie nikogo, po zamontowaniu driverów, całość dalej wyglądała jak... No wyglądała jak kupa. Jak się okazuje, doprowadzenie głośników do stanu funkcjonalności to jedno, ale zrobienie, żeby dało się na nie patrzeć, to zupełnie co innego. Długo biłem się z myślami, co mam z tym zrobić, i głośniki w takim stanie przeleżały całkiem sporo. Głównie przez to, że i tak władowałem w ten projekt więcej pieniędzy niż chciałbym przyznać, a patrząc na ceny, jakie ZG15C osiąga na OLX, nie było już szans, żebym sprzedał je nawet po kosztach samych części. Innymi słowy, tanie granie po bandzie. No ale cóż, takie czasami jest życie. Koniec końców jednak stwierdziłem, że skoro się już powiedziało A, no to trzeba też powiedzieć B i zacząłem kompletować rzeczy potrzebne do sprawienia, żeby to po prostu jakoś wyglądało. Przede wszystkim trzeba było zrobić coś z tymi paskudnymi frontami. Rozważałem różne opcje, ale w końcu stwierdziłem, że aż tak bardzo mi się nie chce i kilka warstw farby w stroju powinno zrobić robotę. Kiedy malowałem fronty, od razu zdarłem też tę paskudną maskownicę i pomalowałem jej stelaże, żeby wyglądały w miarę estetycznie zarówno z przodu, jak i z tyłu. Kolejnym wyzwaniem była rozłażąca się okleina. W tym wypadku pomyślałem, że po prostu okleję głośniki nową. Po 3 godzinach wybierania koloru przez internet w samym sklepie zobaczyłem taką o kolorze i fakturze skóry i od razu skojarzyła mi się z hardcase'ami na instrumenty muzyczne. Bardzo dobrze pasowała też do mojego trzeciego pomysłu. Nawet po pomalowaniu i oklejeniu widać będzie bowiem, że głośniki rozlazły się nieco na narożnikach. Pomyślałem więc, że w takim wypadku najlepszym rozwiązaniem będą metalowe narożniki, dzięki którym tonsile będą jeszcze bardziej estetyczne. I tak, nigdy wcześniej nie oklejałem niczego okleiną, więc za żadną cholerę nie wiedziałem, jak to zrobić poprawnie. Jeżeli patrzy teraz na to ktoś, kto się zna, zamknij człowieku oczy, żebyś nie cierpiał. No cóż, tak jak mówię, to nie jest poradnik. No ale, okleina poszła na boki i tył głośników. Trochę problemów sprawiła mi naklejka z tyłu. Nie chciałem, żeby się zniszczyła, więc mozolnie odkleiłem ją od głośników, aby podkleić ją taśmą dwustronną i przykleić znowu na okleinę. Gdy to zostało zrobione, przyszedł czas na przywiercenie narożników. I szczerze? To był moment, w którym zacząłem wierzyć, że te głośniki mogą jakoś wyglądać. Faktycznie, trochę przypominają estetyką sceniczny sprzęt muzyczny i muszę przyznać, że mi się to nawet podoba. Jeżeli chodzi o covery, to tutaj zastosowałem znany z poprzedniego projektu trik z rajstopami. Ba, przełożyłem nawet ten mały metalowy emblemat tonsila, więc nikt mi nie powie, że nie jest oryginalnie. Covery jednak nie wyszły do końca tak jak chciałem. Może w przyszłości machnę je jeszcze jedną warstwą farby albo wymienię siateczkę na gęstszą. Jeżeli natomiast chodzi o głośniki, to pozostało mi jeszcze złożyć wszystko do kupy i... gotowe. Co mogę powiedzieć? No chyba tylko tyle, że gdybym wiedział, ile to będzie roboty, to bym się za to nie zabierał. Mimo wszystko jednak głośniki, które powinny wylądować na śmietniku, mają teraz drugie życie i do tego mają też potencjał, aby posłużyć komuś przez lata. I tak, widać, że nie jest to profesjonalna naprawa. Od chociażby ranty, które przez to, że się rozlazły, podważają okleinę, przez to też całość nie jest tak estetyczna, jak mogłaby być. Muszę tu jednak zaznaczyć, że to co widzicie jest jakoś 10 razy bardziej widoczne na filmie niż w rzeczywistości. Głośniki przetestowałem i grają naprawdę fajnie. Pomimo małej konstrukcji potrafią zagadać dołem i nie mają problemów z nagłośnieniem sporej wielkości salonu. Co z nimi zrobię? No, jeszcze nie zdecydowałem. Na początku planowałem je sprzedać, ale wątpię, by znalazł się na nie nabywca. Może więc skorzystam z nich do innego projektu, może zrobię z nich kolumny aktywne, a może system multiroom po taniości. Dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć na kanale, a ja z pewnością wezmę to pod uwagę. Dajcie też oczywiście znać, co sądzicie o tym projekcie i jak waszym zdaniem wyszły te głośniki, uwzględniając oczywiście i stan początkowy. Ja tymczasem żegnam się z wami, mam nadzieję, że wam się podobało, pozdrawiam wszystkich, szczególnie hejterów i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!